dobry, dzień dobry! Daj syrenę na full. Daj syrenę na full. Włącz syrenę. Włącz syrenę. Jak to ciężko się prze... Pozdrawiamy wszystkich Polaków prawych. Jesteśmy vlogerami i komentatorami. Często tutaj przychodzimy co 10 każdego miesiąca. Towarzyszymy razem obrońcom krzyża w ich działaniach na temat... Pan to robi specjalnie? Ja mam ten... Bo jest koncept, ale... Panie, też mam akcję. Mamy zgłoszoną akcję legalnie. Mogę przyjść do domu? Jedno pytanie. No to chcę przejść. Gdzie wy jesteście każdego dziesiątego, jak wy nie wiecie nawet, kto to jest? Gdzie wy jesteście? Pytam się, gdzie pan jest? Proszę pana, tu jestem, tak jak i pan. A dziesiątego, a miesiąc temu? A miesiąc temu? Słuchajcie państwo, puszczamy wolony kupale osób, które polowy pod Smoleńskiem. Nie będziemy przeszkadzać. Ale będziemy śpiewać. Pochwalę ludzi, co zginęli pod Smoleńskiem. Proszę nie przeszkadzać nam. Puszczamy nasze znaki pamięci. To niech on się zamknie. A dlaczego ma się zamknąć? A dlaczego my mamy się zamknąć? To jest człowiek inteligentny i zdrowy. Tak, ale my nie jesteśmy inteligentni. Nie widać, tego nie widać. Ale to widać, ale widać, bo państwo nie wiąże, jaki pan jest inteligentny. Przejdźcie się dookoła, popytajcie, ale co ile osób was chce słuchać. A ja się nie macie rację, ja nie mówię, żebyście nie mówili. Pan przyjdzie za miesiąc, niech pan przyjdzie za miesiąc, nie będzie tu nikogo. Przez taki właśnie jak pan. No to co to było w PRL-u? I ten, a teraz co pan ma? Jak chcecie pan przesłuchać, nie przesłuchać, to niech pan idzie do kibla, do domu i się tam go posłucha. A dobra rzecz poważnie. Ale ty, kto jest?
Od samego rana graj czarują. Oczywiście, że czarują tylko, pół godziny. Oczywiście, pół tak. Pół godziny, cześć. Tak. Pół godziny. Oni nawet nie wiedzą, tam. Oni nawet nie wiedzą, bo oni co miesiąc nie przychodzą. No. Nawet nie wiedzą, kim są globerzy internetowi Lasu Smoleńskiego. Gdyby nie my, to Kaczyński to by, wiesz co, tutaj do tego lewawy składał wieniec. Do tego łańcucha. Ale teraz myśmy się spotkali, po co wy tu schodzicie? Tak samo. Które media przychodzą tutaj. Dlaczego Kaczyński składa wieniec, jak jest krzyż, jest zrobiony portret, są święte obrazy? Dlaczego przychodzi do nas? Do obrońców krzyża. A wie pan dlaczego? Bo mu byłoby głupio do lwa składać. Do lwa byłoby mu głupio i do łańcucha. No. I takim właśnie idiotom jak pan. Tak. Społecznym pasożytnikom. Nie przychodzą cały miesiąc. Nie przychodzą cały miesiąc, a teraz przychodzą, za gwiazdy chcą robić. Nie filmuj, bo on będzie, wtedy nie będzie mówił. No. A tylko właśnie dzięki obrońcom krzyża w ogóle coś się tutaj kręci. Ale jak ludzie zaatakowali. No zaatakowali strasznie. Teraz jest apel pamięci, a nie koncert. Koncert można... Zawłaszczone. Koncert można przecież wysłuchać kiedy indziej, czy przerwać, a apel jest ważniejszy. Oprócz brata zginęło jeszcze. No więc właśnie. I to są Polacy. Jeden drugiego by tutaj zatłuk, zażar. Straszne. To jest chory kraj. To jest chory kraj. No chory, no. To są chorzy ludzie. Dziki. A idzie pan zapytać Pieczaka, kto ja jestem, to panu powie. To wołaj go tutaj szybko. Jakby wiedział, że ja tutaj jestem, od razu by mnie tam na scenę zaprosił. Ale jego retoryka jest pustą retoryką. To, co pokazali, to... Ej, dla mnie być agentem to jest niepierwszyzna, nie? Także spokojnie. Bierzemy to na klatę. Ja stoję po drugiej stronie, I Gazeta Polska tak samo się podtrzyma po raz pierwszy, bo nawet za granicą... Nie, ja jestem po drugiej stronie barykady, nie, ale jestem z wami, bardzo dobrze. Nawet za granicą obcy ludzie mi mówią, żebym ja musiał uważać na niektórych redaktorów z Gazety Polskiej. Proszę pana, za granicą ludzie mi to mówią. Uważajcie, jako wy obrońcy krzyża, uważajcie, bo was będą chcieli zniszczyć, wypchać was. Zobacz pan. A czemu panowie przeszkadzali podczas pieczaka? Nie. Nie, proszę pana, no to zaraz. On mi nie przeszkadza. On sobie traktuje się jako konkurencja. Nie, bo Las Smoleński ma swoją godzinę, proszę pana. 17.30 pierwszy raz już w historii Polski. I po prostu to wszystko, co tu się dzieje, to jest obyczaj. Dzięki temu, że żeśmy puszczali balony do nieba, to lotnisko wielokrotnie lotnisko na Okęciu było zamykane z powodu tego, że my puszczaliśmy balony do nieba z ofiarami katastrofy smoleńskiej. Tutaj nami się służby już tak interesowały, że my już nie chcemy dodatkowych służb. My wcale nie jesteśmy blogerami, jesteśmy obrońcami krzyża. Tak jest. Stajemy po stronie blogerów. 31 raz już tutaj przyszli. Tak jest. Przyszli, żeby kontynuować swoją akcję. I to jest jedyna najbardziej wartościowa organizacja. Tak. Bo im można... Nie, proszę pana. Które mają ten sam cel. No to niech idą tą samą drogą. To niech idą tamci sobie, tam niech idą. Pan mówi o obyczaju, dlaczego pan zdejmuje czapkę do kościoła wchodzi pan. Nikt panu nie każe tego robić, no. Ich trzeba całować po rękach to, co oni zrobili, bo dzięki nim coś się tutaj dzieje. A jakby pan przychodził w miesiąc każdego dziesiątego, to by pan zobaczył, że tylko jest garstka ludzi. By pan powiedział, kurde, gdzie ci ludzie są? Dziesiąty jest rocznica katastrofy, to miesięcznica, a tu ludzi nie ma, proszę pana. Dlaczego pan nie przyjdzie dziesiątego na przykład rano, kiedy jest zimno, mróz jest, to siedzicie w domach sobie siedzicie, kawkę pijecie i tylko czekacie na sensację. A obrońcy krzyża są tu codziennie, proszę pana. Codziennie. Mróz, są. Są i działają. A wy przeszkadzacie tylko. Nagle się pojawiliście, nie wiadomo skąd. Pierwszy raz widzicie balony. A nie wiecie, nawet nie wiedzieliście, co to oznaczało, te balony.
A pan jak się nazywa, proszę pana, bo pan filmuje? Andrzej, on filmuje, jak się nazywa i komu... Ale nie, słuchaj, jest jedna rzecz, no niech się przedstawi, niech filmuje wtedy. Nie, on się nazywa Telewizja24. Nikt nie przeszkadza. Nie, właśnie, że nie. Dobrze, że... Nie, niech pan posłucha. Las Smoleński przyszedł, to im przeszkadza. 31 raz już. No. A przychodzą 31 raz, a facet mówi, że pierwszy raz widzi go. No. Panie kochany, 31 raz nawet przychodzą, jak, a on mówi, że pierwszy raz jak mówi. Raz na rok przyjdzie, to jest bardzo dobrze. Kto? A no to nie przyjdzie. Dzięki tak. Temu... A przyjdź pan tu co miesiąc? Ja nie przychodzę. A widzi pan, nie przychodzi. A gdzie pan jest co wtedy, kiedy pan nie przychodzi? Co pan w tym momencie robi, kiedy pan nie przychodzi 10? Tego. Co pan w tym momencie robi? To ja panu powiem, co pan robi. Albo siedzi pan w domu przed telewizorem, pije pan kawę, albo robi kolację. No. Ale o co panu chodzi? A no o to chodzi, że się pan pojawia raz w roku i pan jest zdziwiony. To pan chce, żeby nikt nie przychodził, tylko pan. Daj pan te balony. Nie, no to proszę pana, bo my już jesteśmy tak znani, że nam się pan nie kłania. A nie gnać nas. Andrzej! Ale pan się domaga jakiegoś czegoś. Dobra, ale on nie wie, o co mówi i tak mówi na okrągło, bo trzeba klekotać. Idź zabierz balony temu przeciwnikowi, bo to przecież nie tylko Las Smoleński przyniósł. Niech, no dobrze, niech dobrze, trzyma się kija, no. Ale to jest okropne, to jest niedopuszczalne, na tym, żeby... Na tym właśnie to ale polega. Ale żeby... nam nie dać, tylko tak. Cały dzień sobie zapłacić. No właśnie, bo to jest właśnie, dlatego ja organizatorowi zwróciłem grzecznie uwagę. On mnie od razu rozpoznał, powiedział, słuchaj Andrzej, nie ma sprawy, ja o was wszystko powiem, tylko kwestia czasu jest. To nie jest tak, że on będzie bez przerwy tylko celebrytów lansował, będzie mówił nowa telewizja Republika, proszę panią, kiedy telewizja Trwam była na drugim miejscu wypomniana, a zobacz pani, nie wszyscy zauważyli, ale psychologicznie trzeba zaobserwować. Telewizja Republika na pierwszym miejscu, telewizja Trwam, Radio Maryja, drugie miejsce. No. Nie, pan jest na pierwszym, gdzie telewizja Trwam i Radio Maryja zrobiło znacznie więcej niż telewizja Republika, ale niestety lansuje się telewizję Republikę, proszę pana. Zobaczycie, jak się sparzycie na tym. No. Cześć. Zobaczy pan telewizję Republikę, wam się odechce w głowie. No. Nie, słuchaj. Jakim krajem się urodził? Takim, jakim się urodził, jest. No, słuchaj, to pamiętaj, jak masz pieniądze, to jesteś panem, nie masz pieniędzy. Ale on nie ma pieniędzy, nie chce być panem. No, nie chce być panem. Proszę pana, z panami to już lata komuny skończyły. Czy mogłabyś skręcić jedną sekwencję? Dzisiaj zmarł Włodek Kaczano. Niech pan tam idzie do niego, do mego kolegi. I chciałbym coś powiedzieć na ten temat. Chciałbym coś poważnego powiedzieć na ten temat. Korzystamy z okazji, że dzisiaj jest służebny dla sprawy polskiej Las Smoleński. I z całą powagą ducha i całą powagą faktów chcę obwieścić, że dzisiaj w szpitalu zmarł Włodzimierz Kaczano. Jeden z bardziej oddanych sprawie obrony krzyża tutaj na krakowskim przedmieściu. Miał 69 lat, z czego prawdopodobnie ostatnie swoje lata bezgranicznie poświęcił sprawie społecznej, sprawie krzyża i dla Polski żył. Dlatego właśnie proszę wszystkich o to, żeby zachowali go w swojej pamięci. To był polski patriota, który spędził ostatni swój czas na krakowskim przedmieściu. Cześć jego pamięci.